Ale ja jestem Alice i dzisiaj wam pokażę, no inny serwer, przepraszam, że wam pokazuję ciągle nowe serwery, ale jakoś tak na tym już zostaniemy do końca, tylko że będę chyba na nim na Game Ondzie, więc tak to musi być, bo inaczej się nie uda. Dobra, a więc tak, to jest taka jakby wioska i kolorowe domki się wzięły od tego, że spotkałam różową owcę. Tu zagoniłam jedną i później wyszła druga różowa owca. I dużo białych. Jak widzicie, już zjadłem całą trawkę. Więc nie wiem, co z nimi mam zrobić. Pierwsze co, nie będę szła nawet do domków na razie. Tu mamy sklepik. Sklepik jest jeszcze niepodpisany, bo tu na razie nic nie ma. Po prostu jest tak, żeby, wiecie, takie typowe miasteczko. Tu jest pierwszy domek. Pierwszy domek jest różowy i ogólnie wszystkie domki są identyczne. Tylko, że w innych kolorkach, więc nie będę wam ich pokazywać, bo chyba w sumie nie ma sensu. Tylko wam pokażę, jakie są kolory. Jest różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski i zielony. Każdy w środku wygląda inaczej. Tak jak widzicie, możecie się już spodziewać po napisie, że to jest basen. Jak widzicie, to są dwie szatnie dla dziewczyn i dla chłopaków. Najpierw idziemy tutaj. Szatnia dla dziewczyn wygląda tak, że tu mamy same półki, na dole jest przebieralnia. Schodzimy tutaj sobie i tak wygląda przebieralnia. Możemy tutaj sobie wejść i tu mamy przebieralnię. Jest taka mała, ale może sobie to otworzyć, ma się już większą. Dobra. Druga szatnia jest podobna, tylko że troszkę inna, bo mój brat ją robił. Powiedzieli, że byli sobie takie coś, że ja będę robić z dziewczęcą, a mój brat chłopięcą i on zrobił takie coś. No, tak to wygląda. Tu miały być szatnie, ale ja mu zrobiłam na dole szatnie. Przebieralnia znaczy. Tu jest przebieralnia, jest identyczna jak moja, tylko że chyba jest trochę mniejsza. Nie wiem, nie pamiętam. No a tu jest mamy basen. Tutaj miało być woda, co zawsze jest przy basenie, że trzeba najpierw nogi zamoczyć, czy coś takiego. No jak widzicie, tu są tory i tutaj wiecie, jak to się pływa tak na basenie i że tory są jakieś. Tu jest basen. Tu jest właśnie ta woda, co mówiłam. Czuję tak siup. I tak to wygląda. Następnym tutaj domkiem, w sumie nie domkiem, takim budynkiem jest McDonald's, który jest naprzeciwko basenu. McDonald's tam ma zepsutą szybę, musimy... A nie, mam szybę. Dobra. Właśnie go przed chwilą robiłam, więc... Tak, bo to całe to miasto powstało od wczoraj do dzisiaj, tak jakby nie. Nie ma drzwi i jest trochę ciemno, ale możemy na tym odcinku tutaj zrobić, żeby było jaśniej. Ojku, co się stało? Okej, okay, tutaj będzie nad ladą, tak jasno, tu gdzieś będzie też. No, w ogóle będziemy to robić tak, żeby wyglądało to całkiem ładnie. Okej. No i jest jasno i ładnie w sumie. Siup. No i super. A na górze, czy jest jasno, czy nie? Jest jasno, jest okej. Jak widzicie, jest wszystko dobrze, git. Tu jest fajnie jasno. No i jest... miejsc, zaraz wam powiem, bo sobie zapisałam tutaj i coś mi chyba nie wyszło, bo ja źle zapisałam tu. 35 stolików jest tak razem i 68 miejsc, więc coś mi nie wyszło na pewno. No i tak to wygląda. Zrobione są, jak widzicie, ścieżki. Są zrobione ścieżki, pas, droga, ulica w sumie. Teraz możemy zrobić
Lampy. Lampy nie zrobiłam jeszcze. O. Lampa pierwsza. Lampy będą gdzieś tu pomiędzy, tak żeby nie było ich za gęsto i żeby nie były... I żeby nie było ich za mało też, nie? O tutaj. Miałam też pomysł taki, że pomiędzy domkami zrobić takie jakby podwórko, ale to chyba nie wyjdzie, więc możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym takie coś zrobiła, czy nie. To zależy od was teraz. Dobra, i tutaj ostatnią, nie, w sumie nie ostatnią lampę, bo trzeba wszystko oświetlić. Tu zrobimy następną lampę. Tu zrobimy następną lampę. Dobra, koło każdego domu. I tu owcem oświetlimy dookoła. Żeby w razie W w nocy, to wiecie jak to jest. Tak trzeba by. Bo nie chce mi się i robić im stodoły i ich jakby zaganiać. Bo to będzie też trochę trudne. Dalej, tu musimy zrobić lampę, bo tu będzie najwięcej jakby... Najszybciej tu będzie najwięcej ludzi. I tak. Chyba jest ok, tu nie będzie za ciemno, nie wiem. Ale najlepiej wstawić jeszcze jedną lampę. W razie W. Tu zrobimy lampę. Tu zrobimy lampę. No i tu możemy coś zrobić. O tak, w razie W. Dobra, teraz tutaj koło basenu trzeba też oczywiście zrobić lampę. Zepsułam. Dobra. Tutaj... No, i tutaj jak widzicie jest pełno lamp, mamy ładnie lamp. Nie ma samochodów, bo ponieważ nie wiem jak je zrobić. Czekajcie, muszę sobie trochę pod... Oj. Podgłosić Minecrafta. Aha, wiem o co chodzi. Jeszcze. Okej, jest okej. Dobra, tutaj jest zielony domek. W zielonym domku będzie mieszkał mój brat. Jakbyście chcieli wiedzieć. Wszystkie domki są identyczne. Jeszcze może na sobie okno dorobić, więc... Każdy może robić co chce w swoim domu. Ja jeszcze muszę je wszystkie ponumerować od 1 do... Raz, 6, 7, 8... Od 9 do 9, więc... Dobra, no to weźmiemy tabliczkę i ponumerujemy je, czyli... Jaka ulica może być? Ulica Miodowa, Miodowa... 1. Ulica Miodowa 2. Ul. Miodowa 2. Dobrze jest, dobrze jest. Ul. Miodowa 3. Wyspiesie była też. Ulica kropka Miodowa 4. Tu lecimy 5. Miodowa. Oj, źle. Ul. Miodowa 5. Ul. Miodowa 6. 6 jest domków i są 3 jakby takie coś innego, więc takie 3 inne domy, więc tak.
Kropka miodowa. Ojejku, źle. Ulica miodowa. Dobra, miodowa. 7. Tu jest jakby takie, tu jest jakby osiedle, a tu już takie większe domy. Większe, więc tu jest ul.miodowa. Ulica Miodowa 8. Miodowa 9. Ulica Miodowa 9. No i tak mamy, tym sposobem mamy wszystkie ulice w jedną ulicę, ale jakby w 9 numerów. Może być później, możecie pisać też w komentarzach, co mogę zrobić, co właśnie mogę jeszcze zbudować, bo ja nie mam pomysłów, czy jakieś wieżowce, czy coś w tym stylu, możecie napisać, a ja no, wybiorę najlepszy, wybiorę, powiem, kto napisał po prostu, no i zrobimy właśnie to, co najbardziej, najlepsze było w sumie, co mi się najbardziej spodobało, czy coś w tym stylu. A tymczasem, pa, pa!